Witamy serdecznie Państwa. Znajduję się w Jedliczu przy Starej Kuźni, gdzie już najbliższą niedzielę, to jest 3 września o godzinie 15, zapraszamy wszystkich miłośników kultury i muzyki ludowej na Podkarpacki Festiwal Twórczości Ludowej Nuta 2023. Szanowni Państwo, miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić pierwszą edycję tego festiwalu tutaj właśnie w tych malowniczych okolicznościach przy Starej Kuźni w Jedliczu. A teraz mamy już 9 edycję tego festiwalu. Będzie naprawdę miło, przyjemnie, sympatycznie. Proszę Państwa, udział w tym festiwalu zapowiedziały zespoły śpiewacze, ludowe, kapele. Będzie jarmark rękodzieła i sztuki ludowej. I wspomniana już wcześniej, i na pewno to się odbędzie, potańcówka na klepisku. Proszę Państwa, firma Form Art ufundowała i zabezpieczyła statuetki okolicznościowe dla wszystkich występujących tutaj zespołów. Będzie naprawdę wesoło, radośnie. Proszę Państwa, gdzie muzyka ludową słychać, tam zawsze przyjdźmy. Chodźmy do tego domu, do tego miejsca, bo to jest niezwykle magiczna rzecz. Tam, gdzie ludzie śpiewają muzykę ludową, tańczą, mają dobre i gorące serca. Chciałbym Państwu przedstawić, a równocześnie podziękować panu Jerzemu Dudzie, właścicielowi firmy Form Art w Jedliczu i właścicielowi tego miejsca, na którym już najbliższą niedzielę odbędzie się Podkarpacki Festiwal Twórczości Ludowej Nuta. To jest 9 edycja. Ja zaczynałem pierwszą edycję tego festiwalu. Znam pana Jerzego nie od dziś. To jest dusza człowiek, pasjonat muzyki ludowej, pieśni i nie tylko. Dzięki niemu mamy możliwość zachować w tradycji dla potomnych te nasze korzenie, czyli zachować dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie, dziękując panu Jerzemu za to, że kultywuje tradycję ludowizny na naszym terenie. Dziękujemy serdecznie.